Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Pokażę wam nowe samochody, które sobie wygrałem. A, w sumie to mam jednego tutaj. Jest to Ford Focus RS. Chyba wersja Ken Blocka. I jest to wersja driftowa. To znaczy, wersja Horizon Edition dostaje tutaj mnożnik punktów za drift. Ale powiem wam, że bardzo ciężko im się driftuje na takim standardowym tuningu, jaki sobie możemy założyć, taki preset ten, Rocket Bunny, tak chyba zwany. No i mamy do losowania ponad 9 wheelspinów, więc dlaczego by nie? Spróbujmy sobie coś tu wylosować. Ostatnio naprawdę bardzo fajne fury wylosowałem, na odcinku wpadło mi Lamborghini Huracan, czy wpadł mi Lamborghini Huracan. Jak grałem sobie poza odcinkami, to wylosowałem, no właśnie, tego Forda Focusa. O, tego Mersza bym chciał mieć też. I coś tam jeszcze wylosowałem, jakąś furę. O, kurczę, ten Hyundai jest też bardzo fajny, podoba mi się. Mam, o, jakbym wygrał tą Subarkę, to od razu idzie na sprzedaż, bo już mam taką jedną. Volvo. Właśnie, ktoś pisał w komentarzach, żebym zrobił Volvo, to kwadratowe, na drift albo coś takiego, żeby zrobić hardkorowe Volvo z tego. Jest tu jeszcze, tu są dwa Volvo z tego, co widziałem. Jedno jest to takie nowsze i drugie jest to właśnie kwadratowe, takie starsze. Ach, 75. No i Huracan. Co? O, to jest jakiś inny? Nie, to jest też Horizon Edition, tylko jakoś dziwnie się wyświetla. Oh shit, Camaro Z28, nice! No i Murcielago, to jest jedyny samochód, który chcę mieć i którego jeszcze nie mam. Renault też bym chciał mieć. A, dobra, 100 tysięcy kredytów też dobre. O, ile ja mam kredytów? 3 miliony 595 tysięcy. O, Toyota Celica, uhuhu! I Dodge Horizon Edition. Uwaga, o, był tam. Lotus 11, tego gnoja też bym chciał mieć. Kurde, ja wszystkie bym samochody chciał mieć w tej Fordzie chyba. No, zobaczymy co tym razem. Jeszcze parę losowań mi zostało. Uuu, prawie było BMW. No i tyle. Mogę jeszcze sobie kupić, a kupmy jedno losowanie. Mówiliście, że kosztuje tylko 50 tysięcy kredytów, więc mogę sobie pozwolić. Ostatni samochód jaki losuje, nie będzie samochód. No dobra, koniec z tym. Jest i tak fajnie. Tu mam jeszcze punkty umiejętności, 12 tylko, więc tam niedużo. Błysk nagrody. Tu jest samochód, który mógłbym sobie już teraz zdobyć, ale jest to Mini Cooper S z 65 roku. Także, no właśnie, dlatego właśnie tego samochodu nie chcę odebrać za te punkty, bo mi nawet na niego szkoda punktów. I tutaj był kolejny wheelspin za punkty. Proszę bardzo. I teraz nic nie wylosuję fajnego. 15 tysięcy. No, myślałem, że jednak coś wylosuje, dlatego tak powiedziałem. No i tak to wygląda. Teraz wejdziemy sobie do salonu. Ej, pod odcinkiem z driftującym BMW Isetta, to on tak się nazywał ten samochodzik? Nawet nie wiem, nie chcę pamiętać tej nazwy. Paskudny, zrobiłem z niego Angry Birdsa w takim fajnym odcinku, jajowym dosyć. A pisaliście mi sporo wyzwań, które chcę zrealizować. No i zrealizuję je sobie na pewno. Te wszystkie wyzwania, które tam. Ja już sobie powklejałem chyba 5 wyzwań jest od widzów. Jeśli macie jakieś wyzwania ogólnie tutaj w Forzie dla mnie, to piszcie tutaj w komentarzach. Ja będę robił specjalne odcinki, gdzie właśnie będę te wyzwania wasze realizował. Będzie pokazany nick, będzie pokazane co tam ktoś napisał, także zachęcam. Dzisiaj pokażę wam moją drifterską BMW E36, bo też pytaliście często o nią i jak ona wygląda, jak się nią jeździ. Troszeczkę sobie ją dostosowałem, dałem sobie moje malowanie, bo ja kupiłem ten samochód w licytacji, na aukcji i miał pedalskie jakieś malowania, ale takie konkretnie pedalskie. I dlatego dzisiaj chciałbym sobie jakoś przerobić ten samochód trochę lepiej. Przerwa na reklamy. Wbij do marketu G2A. Link masz w opisie. Kupuj taniej gry. Znaczy przerobić. On już jest przerobiony, tylko podliftować nim. Pokażę wam jedną rzecz. Sprawę, dzięki której możemy nabić sobie bardzo dużo punktów właśnie driftując. Ponieważ ten samochód ma mnożnik do punktów drifterskich, to możemy nim bardzo szybko nabić monstrualną ilość punktów.
wiecie, to tak dla informacji, nie? Nie o to chodzi, żeby tutaj nabijać dużo punktów, chociaż to jest też satysfakcja. A zawsze tam jakiś też poziom możemy w ten sposób zdobyć, wiecie, nie? Właśnie też dostaje za to experience. Także ta BMW-ka ma mnożnik jakiś do driftów, możemy robić nim takie arabskie ślizgi. Mało brakowało, ale nie o to chodzi. Tutaj możemy nabić w ten sposób, ale jeśli będziemy tym samochodem robić tak nawet trochę sztucznie kiss the wall cały czas, to możemy w krótkim czasie nabić monstrualną ilość punktów. Ja jeszcze nie wiem, na jakiej zasadzie funkcjonuje tutaj taka jedna rzecz, która nazywa się specjalna piosenka od DJ-a. Jeśli ona jest włączona, to mnożnik wzrasta nam dwukrotnie nawet chyba za punkty. I nie wiem, jak to działa, jak to włączyć. Ja już to kupowałem kilka razy. To się kupuje za tam 10 punktów na jakiś czas chyba, czy na czas trwania piosenki. Nie wiem właśnie dokładnie, jak to funkcjonuje. No i chciałem sobie to przetestować, ale jakoś ta piosenka nie leci. Nie wiem, o co biega. Tak, na szóstce chciałem driftować. Jeśli robi się kiss the wall, to warto nie jechać zbyt szybko. Wiecie? O, tak, mamy raz. Próbowałem tutaj nabić jakąś tam wielką ilość punktów i poza odcinkiem sobie to ćwiczyłem. Nie wiem, jak mi teraz wyjdzie. Często zdarza się, że jakiś trafik przywali we mnie. Najlepiej robi się to wszystko w nocy, kiedy ruch jest mały i w tym miejscu, bo jest tu dużo barierek. Znaczy, może być inne miejsce, no nie? No, ale myślę, że tutaj jest najfajniej. No i nie chcę przestać. 119 tysięcy razy 6, czyli jakieś 600 już nabiłem. I naprawdę to się nabija bardzo szybko, jeśli się jedzie dobrze, tylko ten samochód jest ekstremalnie trudny do opanowania w deszczu. Ej, bardzo łatwo stracić te punkty. Można i jednym uderzeniem wszystkie stracić. Wierzcie mi, jadę teraz bardzo ostrożnie. Tak, to jest takie bezsensowne nabijanie, możecie to tak nazwać, ja tak uważam. Jeśli już sobie tak driftuję, to kurde, mało brakowało, już leciałem na ścianę, ale jeszcze jakoś się udało odratować. Tak, teraz już te drifty wyglądają na bardzo ostrożne. 174 tysiące nabiłem. Oczywiście można nabić więcej. Ja nie mówię, że jestem jakimś master of disaster, że świetnie driftuję i już nikt ode mnie nie driftuje lepiej. Oczywiście, że są lepsze osoby, które lepiej driftują nawet na YouTubie, ale wow. Wiecie, to jest chyba mój rekord. Jeśli to uda mi się zostawić, te punkty, to ale jeszcze więcej, ludzie chcą więcej, ludzie krzyczą, Lucek, driftuj dalej, to ja driftuję. Dobra, wiecie co, ja się chyba poddaję, to już chyba wystarczy. Nie podjeżdżaj do mnie, wynocha, jak chcę te punkty. 1380 000 punktów udało mi się zdobyć. Było naprawdę ciężko. Jeszcze w cholernym deszczu ten samochód jest niesamowicie trudny do opanowania w deszczu. No i kurde, lekko gdzieś tam skręcę i on od razu już leci w tą stronę. To jest chore, naprawdę. A ja zawsze sobie ćwiczyłem nie w deszczu, tylko w takiej normalnej jeździe. Takich normalnych warunkach, no. Ostatnio bardzo mi się spodobało driftowanie między trafikami. To już robię razem z innymi tam drivatarami. Wtedy wiadomo, że mam też większy mnożnik. Nie muszę nabijać w ten sposób tych punktów tak głupio, wiecie. To jest takie bezsensowne trochę, nie? Mogę sobie robić jakieś szybkie, fajne ślizgi. I ta BMW-ka jest do tego perfekcyjna, naprawdę. Jeśli chcę robić nią takie precyzyjne, no to nie jest tak łatwo. Ale bardzo podoba mi się to takie... takie lawirowanie między trafiką. To było blisko, naprawdę, widzieliście? Prawie mi ten ziomek skasował wszystkie punkty, ten drivatar, który ze mną jeździ. Ale mu się nie udało. I tak między nimi tutaj, to jest super, naprawdę, to jest super zabawa. Driftować sobie między tymi wszystkimi samochodami, tylko... Właśnie, jak się jedzie z drivatarami, to oni mogą nas kasować punkty, ale...
jak się właśnie tak bawimy, to te punkty nie są najważniejsze. Najważniejsze jest robić takie w miarę te czyste drifty między trafikami. No i fajnie to się robi w mieście. Właśnie do miasta sobie pojedziemy teraz. Oh shit, trochę skusiłem. O właśnie, tutaj jest taki challenge też dla mnie. Ja zawsze próbowałem fajnie wlecieć na to rondo, które jest przede mną, na to malutkie rondo takie. I tutaj spróbować zrobić tak, wiecie, płynnie, wejść ładnie w drift. To nie jest łatwe, bo ta BMK jest... Oj... Straciłem taki fajny driftik, już w miarę fajnie wszedłem tutaj. O, jest ciężko na deszczu, bo BMK strasznie robi się nadsterowna. Znaczy, no, ma być nadsterowna na drift, ale jest taka łatwa do przesterowania i to tak strasznie. Z jednej strony fajnie, bo te arabskie drifty między samochodami robi się łatwiej i bez użycia hamulca nawet. Ale z drugiej strony, no... jest zbyt trudna do driftowania. Tutaj kogoś mamy, bierzemy ich ze sobą. Idziemy sobie do miasta, gdzie jest większy ruch. I postaram się zrobić kilka takich fajnych drifcików. To jest super, to jest naprawdę ekstra, takie driftowanie. Jeszcze z dużą prędkością. O, dobra, deszcz już przeszedł. Patrzcie, wow! Mało brakowało, to było dobre. W mieście jest jeszcze lepiej, ktoś mnie tu pcha. O, co? Co mnie dotknęło? Wow, to jest ekstra. I kiss the wall! Patrzcie, przy takich dużych prędkościach. Znaczy, w mieście nie będziemy driftować z takimi dużymi prędkościami cały czas. Tylko będziemy od czasu do czasu. Znowu, ach, dobra, teraz uderzyłem, to było słabe. Tylko, jedziemy sobie tam do centrum ścisłego i tam dopiero sobie fajnie polawirujemy między tymi wszystkimi pojazdami. No i fajnie mi to wychodziło właśnie w Subaru BRZ, też w wersji tej Horizon Edition, ona jest świetnie zrobiona na drift, tak jak ja właśnie lubię. BMW jest troszeczkę łatwa do przesterowania, ale to wiecie, to też można sobie dostroić samemu, zrobić tak, żeby nam pasowało. Nie jest tak, że ona jest tak na stałe, absolutnie. Dobra, spróbujemy wziąć jakoś ładnie jakiś zakręt, jakikolwiek. Trochę za dużo ręcznego. Powinienem go tak bardziej tapować. Pojedziemy w jakąś... Wow! Pojedziemy w jakąś mniejszą drogę, taką węższą. Uwaga tutaj, bo tutaj mógłbym przywalić. Okej, okay, spróbujemy... Koło transita? Dobra, nie ma problemu. Koło transita. Próbujemy ładnie wejść. Ops! Och, mało brakowało, bym się rozwalił. I... wow! O kurde, to było straszne. Przesterowała mi to tak strasznie. I widzicie te drive-atary, które ze mną jeżdżą? One mi dodają mnożnik do punktów dodatkowy. No ale wjeżdżają przeważnie zawsze w momencie, kiedy nabije się dużo tych punktów. Ale to jest nieważne teraz. Teraz ważne jest, aby ładnie robić te drifty. Żeby wymijać trafiki. O właśnie, w takim miejscu ja najbardziej lubię, że tak między nimi jeździć. A ponieważ podczas driftu mamy bardzo dużo kontroli nad samochodem, możemy różnie ten ślizg poprowadzić. Możemy zrobić długi, jakiś tam krótszy i dostosować naszą prędkość do prędkości samochodów, które jeżdżą, wtedy ładnie między nimi gdzieś tam wejść, no nie? Aaaa, kurde, o, tutaj za ciasno trochę było. Czasami się uda naprawdę tak super takie combo zrobić między trafolami, wiecie, to jest ekstra. Dobra, wjedziemy sobie tu. To jest fajne, lubię Forzę ze względu na to, że no, nigdy w życiu czegoś takiego nie będę robił raczej. Żeby jeździć między samochodami ruchu ulicznego, chyba że będzie apokalipsa zombie i już nikt mnie nie aresztuje za to, to wtedy okej, okay. Wsiadam w jakąś BMW, tak, wpierdzielę w nie wszystkie możliwe ulepszające części, jakieś tam podwójne turbo, nie wiadomo jaki silnik V8, jazda, kręcić, bonyczki, komplet opon na dachu, kół do zmiany od razu, jazda. No, dziady, wyjazd. Pewnie zastanawiacie się, czemu taka piosenka leci w tle, ta muzyka taka poważna. Wiecie co, ostatnio się nią jaram, ja jadąc sobie tak w Fordzie, lubię się tutaj relaksować. Na tych wszystkich wyścigach, mając taką fajną, spokojną muzykę, naprawdę. To relaksuje jak składanie modeli, które sobie składam teraz dla was. Oh, wow, wow, wow.
Wow, no i pieprzony! Czemu we mnie? No, nie umiesz wymijać! Oj, ten kawałek drogi mam jeszcze nieodkryty, więc tu jeszcze nie byłem. A to tylko ten kawałeczek malutki. No i znowu deszcz! Co ten deszcz? Wiecie, na każdorazowym jakimś tam zlocie, gdzie jestem, te BM-ki ogólnie wszystkie mi się już przejadły. Znaczy, na każdym zlocie jakimś motoryzacyjnym są BM-ki, bo właściciele BM-ek to często też pasjonaci. Często to są osoby takie, wiecie, młode, jakieś narwane, a też bardzo często to są pasjonaci, którzy po prostu lubią tą markę, ale są takimi normalnymi ziomami, nie? Albo ziomalami, bo też dziewczyny bardzo okazuje się, że lubią markę BMW. I mi się troszeczkę te ogólnie samochody przejadły. Jak jestem na jakimś zlocie, możecie nawet zobaczyć jakieś moje relacje z tych zlotów, wiecie, te wideo, to bardzo, bardzo mało pokazuję BM-ki. Nie dlatego, że ich tam nie ma, bo ich jest dużo, tylko dlatego właśnie, że one są wszędzie, no i one w sumie wyglądają wszystkie takie same. Wolę porobić zdjęcia albo nakręcić jakiegoś tam Nissana Skyline'a albo jakąś fajną Mazdę, czy coś takiego. No, nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że nie lubię, bardzo nie lubię BM-ek, bo nie przypadam ogólnie, bo mi się źle kojarzą, ale no jakoś tak za dużo tego jest. Jest tego za dużo, przejadły mi się i to już nie jest to. To już nie jest to, co kiedyś. Kurde, burza jest. No to sobie wybrałem dzień do driftu. Zajebisty! Niektórzy to by się modlili o taką pogodę. No ale ja mam mocny samochód, ja mogę na asfalcie normalnie palić kapora. Bo tu naprawdę powinienem mieć komplet kół na dachu gdzieś. No dobra, próbujemy tu podriftować. Tak, raz tylko przejadę. Może się uda, może się nie uda. Jak się nie uda, to też będzie spoko. Tutaj za małą prędkość powinienem szybciej wjechać, ale znowu te cholerne trafiki, no. Tam chyba trzeba mieć, nie wiem, 60 albo 90 tysięcy tutaj punktów. Myślę, że tą BM-ką to nie będzie duży problem. Naprawdę, to spokojnie się uda. Ten samochód jest stworzony, on wyjechał z Bawarii i od razu, okej, dobra, ty będziesz na drift. Będziesz na drift, nie jesteś do normalnej jazdy. Zobaczę, czy tutaj zdobyłem. 80 tysięcy, to chyba mam, nie? Ile tam miałem, nawet nie wiem. Mam jakiś tam chyba swój rekord, może pobiłem. Dobra, chodźmy do warsztatu, do salonu. I pokażę wam to malowanie, bo jest bardzo ładne. O, jeszcze właśnie bym chciał wygrać BMW Horizon Edition. Takie jest to jest M6, czy jakieś tam inne BMW. Bo jeszcze tego nie mam, Horizon Edition. To właściwie te Horizon Edition wersje to są takie dla szpanu, żeby je sprzedać, bo dużo ludzi właśnie lubi sobie nabijać szybko te punkty. Aha, mam już ten samochód, dobra. To jest wóz w ulubionych. Jeszcze nigdy nie ścigałem się nim online, a jestem ciekawy, czy udałoby mi się wygrać tym samochodem. Myślę, że tak. Samymi punktami. No i tak wygląda. Ktoś bardzo, bardzo fajnie to zrobił, tylko te napisy są podbijane tak, wiecie, źle trochę, no nie? Przeniósł po prostu z jednej strony na drugą te naklejki, tylko z tej strony one wyglądają fajnie, z drugiej strony powinien je odbić. Ale i tak można to zrobić, nie przekłada się tych naklejek z jednej strony na drugą, tylko można na przykład zapisać sobie naklejki do grupy naklejek, jeśli ktoś sobie zrobi takie coś, i przenieść je, albo tak nasprayować z drugiej strony. Zilla, tutaj mamy napis, tutaj firmy, marki. Szyby są zrobione na fioletowo i bardzo fajnie pasuje to do tego modelu. Patrzcie, zmienię sobie tylko felgi. Kolor zielony tych felg pojawił się wraz z zaakceptowaniem tego malowania, także myślę, że to pasuje ogólnie. No i body kit, który możemy sobie zainstalować, bo jest to wersja jakaś tam Rocket Bunny. Tak, jest tutaj ten body kit do zainstalowania. No ale ja już sobie samochodzik dostosowałem i zobaczcie, niewiele się różni. Nie, tylko felgi sobie zmieniłem właściwie. Może tam jeszcze... tak, ta wersja Rocket Bunny ma z tyłu troszeczkę koła w negatywie. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale są. Moje są na prosto ustawione, tak żeby łatwiej się driftowało. Z drugiej strony właśnie, bardzo rzuca tą dupą. Myślę, że powinienem pomyśleć, aby ustawić te koła troszeczkę inaczej.
No, wtedy może by tak było więcej kontroli nad tym samochodem. Obecnie jest trochę ciężko, no ale to wiecie, ja się jeszcze uczę tutaj dostosowywać te samochody. Zresztą każdy robi samochód pod swoje jakieś tam wymagania i to nie jest tak, że jak jedna osoba zrobi samochód taki, to będzie najlepszy do driftu i każdy będzie nim super driftował. Jeden lubi driftować tak, drugi lubi driftować tak. Ja driftuję po swojemu, robię to po swojemu i dla mnie dostosowywanie samochodów według siebie jest chyba najfajniejsze. Jeszcze wam nie pokazywałem w tym odcinku z tym BMW tutaj, jak to wygląda w środku, jak się siedzi w środku. Zapomniałem. Można tu otworzyć drzwi. Tak? I sobie wejść. I można zamknąć drzwi. I wygląda to tak. O! Możemy się nawet przesuwać na kanapie. Tej tutaj w środku. Mamy schowek na drzwiach. Nie wyobrażam sobie jeździć tym samochodem, naprawdę. Wysyła... Co to jest? Co? My tu mamy skrzynię biegów z tej strony. Skumajcie. Przy drzwiach. O kuźwa. Ja myślałem, że gdzieś to w rączce jest. Nie w rączce, tylko w kierownicy. Tutaj. Masakra. Możemy to odpalić. Moment. Odpalimy to może. Tak. Jest tu włożony silnik z motocykla. Ale fajnie, nawet ta kierownica się tak, wiecie, żeby można było łatwiej wyjść. No, śmieszny samochodzik, naprawdę. Widziałem, że tym matami wystawialiście, czy wstawialiście linki w komentarzach do Otomoto, że jest ten samochód do kupienia. Nie wiem, czy ktoś się skusi. Chociaż posiadanie unikalnego samochodu dla niektórych to podstawa. Na przykład dla mnie. Ja w grach lubię mieć samochód unikalny, którego nikt nie ma, którym nikt nie jeździ, bo jest na przykład trudny w prowadzeniu. A ja nim tam zdobywam drugie albo trzecie miejsce i dla mnie to już jest coś wspaniałego. Hej, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.